Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama. Jest ze mną Jan Ratwicki. Jesteśmy we wspaniałym miejscu w warszawskiej restauracji Awangarda. Przed nami spektakl. Co ty sądzisz o takim połączeniu pyszności jedzenia właśnie kolacji ze spektaklem? Bo to jest u nas nowość. Myślę, że to super połączenie, bo chyba każdy kocha jeść, a jak to jest połączone ze sztuką, to tym bardziej. Ja skończyłem ogólnie szkołę gastronomiczną, więc też jestem w temacie. A moja rodzina jest troszkę związana ze sztuką, bo dziadek śpiewał w operze. Tutaj dzisiaj jestem z koleżanką, która tańczy w operze jako baletnica, więc poruszam się w tych tematach. Mhm. A co oczekujesz po spektaklu? Wiemy, że tytuł jest Miłosne Wpadki. Jak myślisz, to będzie pewnie coś zabawnego? Mam nadzieję, że czymś mnie zaskoczy. Miłosne Wpadki, może troszkę komediowo będzie. Zobaczymy. A miłosne wpadki w twoim życiu? Myślę, że każdy miał takie miłosne wpadki, ale lepiej ich nie wspominać, lepiej te sukcesy wspominać. Wiesz co, a to czasami bywa zabawne, takie właśnie miłosne wpadki, jakbyś się podzielił czymś, ale tak na szybko nie przychodzi pewnie do głowy. Nie, raczej nie. No to zostawiamy ten temat. Mam nadzieję, że te miłosne wpadki za chwileczkę zobaczymy. Powiedz mi, jak ci się podoba to miejsce, restauracja? Jestem tutaj pierwszy raz i robi na mnie to bardzo dobre wrażenie. Wszystko jest takie eleganckie i zobaczymy, bo ta scenografia też jest dosyć oryginalna i nie wiem, czego się spodziewać. Tak jak już mówiłem, oby mnie zaskoczyła ta sztuka. Czy zabrałbyś swoją dziewczynę narzeczoną na tego typu imprezę? Dzisiaj zebrałem koleżankę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Narzeczona w domu została. Na narzeczoną jeszcze za młody jestem. Zapraszamy w takim razie serdecznie do tego typu imprez, bo moim zdaniem to jest nie tylko nowość, ale również wspaniała inicjatywa, bo wiemy, że bardzo często czy w kinie, czy właśnie na spektaklu w żołądku zaczyna burczeć, jesteśmy głodni, a tego typu impreza naprawdę może zrobić bardzo dobre miejsce na mapie właśnie Polski i w naszych żołądkach przede wszystkim. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Dziękuję.